Tato, ile masz lat? Jestem drugi rocznik. Ile wyje? 50. Ile masz? 60? No nie, 32 rocznik. No, ja wiem ile ty masz lat, ale ja się pytam ciebie, ile ty masz lat? 60. Masz 88 lat, tato. Coś ty. No naprawdę. A ile miałeś żon? Jedną. A jak miała na imię? Halina. Aha. Jestem wdowcem. Pan Władysław od 2 lat mieszka z córką Ireną i jej rodziną. W opiece nad schorowanym ojcem pomaga też pozostała 2 dzieci. Mężczyzna ma wiele schorzeń, był alkoholikiem, a 7 lat temu pojawiły się kłopoty z pamięcią. Od 2013 roku nie mógł być sam ani dnia. No, nie potrafił sobie sam zrobić zakupów, potrafił czajnik elektryczny postawić na gazie. To było niebezpieczne, także została zatrudniona opiekunka. No, to była tam 24 godziny na dobę. Opiekunką została siostra teściowej syna pana Władysława, która już wcześniej zajmowała się starszymi osobami za granicą. Ponad 60-letnia kobieta zamieszkała razem z podopiecznym w jego mieszkaniu w Lubinie. Ojca najczęściej odwiedzał syn, który rozliczał się z opiekunką, a swoją ciotką. Wspólnie z Małgorzatą nieraz tatę samego zabierałem do siebie. I orientował się, u kogo jest i gdzie jest? On na chwilę wiedział, że jest u mnie, a już później po 10 razy pytał o to samo, bo on nie pamięta, co się pytał 10 minut wcześniej. Bardzo jestem wściekły sam na siebie, że pozwoliłem się opiekować ojcem jej. A my zaufaliśmy, bo to w końcu rodzina, bo to ciotka. Ona nawet nie stwarzała pozorów. Mój tato miał w drzwiach przyczaśnięty palec, którego nie mógł sobie sam przyczasnąć. Pokaż, tato, tego palca. Gdzie masz chory palec? Pokaż. Co? A ten ból ja miałem, bo cały koniec cięty. Mój tato był cały brudny, mój tato był cały we krwi, mój tato był śmierdzący, brązowy od moczu, naubierany warstwowo, paznokcie popodwiniane pod spód, wyglądał jak wilkołak. Podjęłam decyzję, że tatę zabieram do siebie. Zjadłbyś kanapkę czy rosół? Co wolisz? No rosół, ja to nie wiem, czy ty lubisz rosół. Ja w niedzielę to rosół. Ja ty codziennie jedzie. O nie! Masz, tato, jedz. On teraz już trochę mniej je, nie? On w tej chwili tak, ale jak wrócił, to co było? No. On jedzenie po kieszeniach chował. Po tygodniu, jak tato tutaj u nas był, pani zadzwoniła z pytaniem, kiedy tato wraca. Ja powiedziałam, jak to kiedy? Nigdy, on jest już na zawsze u nas. To był jedyny kontakt, jaki z nią miałam przez te 2 lata. Poinformowała, że ona chce mieć go przy sobie, bo to jest jej mąż. No szok! Szok! Myśleliśmy, że to jest nieprawda, nie? Nie wierzyliśmy w to, że ona po prostu sobie tak mówi, bo mówi, nie? Tym bardziej się wiedzieliśmy, że nie miała dostępu do dokumentu. Zadzwoniła, czy mógłbym dowód taty jej dać, bo ona by bardzo chciała założyć internet. Ja tak się dałem podejść, durny, i dałem ten dowód. Zaufałem. I wykorzystała. W tym momencie zawarła ślub z tatem. Wzięła sobie pana, który remontował jej mieszkanie i byli świadkami, obcy ludzie zupełnie dla niej. Zadzwoniłem do Małgorzaty i pojechałem taki zdenerwowany, mówię, jak ty wzięłaś ślub? No i pokazałam, jak małżeństwa. Powiedziałem jej, że zrobiła straszny i wyszedłem.